Cześć. W tym filmie opowiem, jak minął ostatni rok od momentu, kiedy światło dzienne ujrzała płyta Do góry i na dół. Już jest! A 15 listopada odbędzie się jej oficjalna premiera. Zapraszam Was na wydarzenie. W tym wydarzeniu 15 listopada o 18 zobaczycie teledysk do tytułowej piosenki, czyli Do góry i na dół. Zapraszamy! Do góry i na dół, bok, 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 do przodu, do tyłu, skok, 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 ruszamy biodrami. Niesamowitym doświadczeniem był udział w ostatniej wielkiej orkiestrze świątecznej pomocy. Zaczęliśmy od samego rana w studio online, we wrocławskim studiu orkiestry, takim oto występem. Osoby siedzące w domu przed monitorami na kanapie mogą dołączyć kończynami. Do góry i... Zobaczcie, kolonie i obozy rewelacja też organizuje. Zawsze pomaga. Wspólne śpiewanie. I teraz razem. Teraz klaszczą ręce, nogi jeszcze więcej. Wyskok pod obłoki i uśmiech szeroki. Teraz klaszczą ręce, nogi jeszcze więcej. Wyskok pod obłoki i uśmiech szeroki. Zaraz po występie w studio online skoczyliśmy na wrocławski rynek, bo tam byliśmy umówieni z TVN24, aby pośpiewać i pokazać, jak działamy dla orkiestry, co robimy i trochę wszystkich porozweselać naszymi piosenkami. Tego samego dnia po południu zagraliśmy koncert przy pustej publiczności. Okazało się, że nawet jak nie widzimy dzieci, potrafimy wykrzesać z siebie mnóstwo energii. Po prostu wyobrażaliśmy sobie, jak to jest, kiedy dzieciaki stoją i z nami śpiewają. Co było dalej? Co było dalej? Nagraliśmy teledysk do piosenki Wiosna Radosna. Na powitanie wiosny. Niech ta pandemia będzie chociaż trochę kolorowa. Było wesoło. Piosenki o wiośnie śpiewamy radośnie, bo wiosna też do nas uśmiecha się. Już nawet trzylatki, gdy zakwitną kwiatki, wiedzą, że wiosna jest. Wiosna, 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 kolorowa i radosna. Wiosna, 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 tańczy z nami, śpiewa, gra. Działy się różne wspaniałe rzeczy. Jedną z nich był koncert dla Strefy Kultury Wrocław pod tytułem Dzieci na balkony. Koncert ten odbył się 1 czerwca i ponieważ była pandemia, nie można było się gromadzić, to graliśmy koncert na osiedlu, a dzieciaki wychodziły na balkony i razem z nami grały i śpiewały. Pomimo smutnej pandemii było radośnie. Do góry i na dół, bok, 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 do przodu, do tyłu, skok, 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 ruszamy biodrami, raz, dwa, trzy. Wiosna, wiosna, wiosna,
trzy obroty i już skończą się kłopoty. Szybko zróbmy wszyscy wysoko! Pa! Dziewczyny, wyżej tam! Jeszcze! Super! Do trzech razy sztuka. Kiedy planowałam klip do piosenki Teraz klaszczą ręce, powiedziałam sobie: koniec ze spontanem. Ten trzeci teledysk będzie zaplanowany. Bo wiecie, jak się zaprasza do współpracy przedszkole, w którym jest 300 dzieci, a miejscem teledysku ma być Stadion Wrocław, to uwierzcie, musi być wszystko zaplanowane. Jesteście cudowni. Kochani, tutaj będzie latał dron. Dron, czyli taki mały samolocik, malutki razem z kamerą i będzie nas nagrywał. Dlatego wszystkie rączki muszą być wysoko i mocno będą musiały machać. Rączki, tu patrzysz. Helena, patrz. Helenka, patrz tu proszę, ładnie w kamerę, w kamerę, w kamerę. W tym samym czasie poznałam Sławka Orwata z Radia Wnet, który postanowił propagować piosenkę dziecięcą na swojej liście, szalonej liście przebojów Radia Wnet. I tutaj w towarzystwie różnych szarpidrutów, rockowców i nie tylko, zaistniała najpierw piosenka Do góry i na dół, która zajęła drugie miejsce na tej playliście. A już za jakiś czas, trochę lepiej przygotowani, rzuciliśmy się na powtórny udział w playliście Radia Wnet i z piosenką Wiosna Radosna zajęliśmy pierwsze miejsce. Dzięki wszystkim, dzięki, że głosowaliście. To było wspaniałe. W okolicach Dnia Dziecka wspomniany wcześniej redaktor Radia Wnet zaprosił mnie na 3-godzinny wywiad. Wtedy okazało się, że uwielbiam rozmawiać o swojej pracy, ponieważ ja ją po prostu kocham. Uwielbiam dzieciaki śpiewające, tańczące i mogę o tym opowiadać całymi dniami i nocami. Na kolejny wywiad do Radia Wrocław, na zaproszenie Jacka Antczaka, pojechaliśmy już razem, ja i mój mąż Janusz. To było niesamowite spotkanie, mnóstwo wspomnień, mnóstwo. Wspominaliśmy nasze początki. Wiadomo, że bez was po prostu by się nie udało. Buziaki. Piosenki o wiośnie śpiewamy radośnie, bo wiosna też do nas uśmiecha się. Już nawet trzylatki, gdy zakwitą kwiatki, wiedzą, że wiosna jest.
halo, pozdrawiamy z Radwanic. Dziewczyny tutaj mi robią wianek wiosenny. Pracownia. Ty się robi teraz naszą ręce. Wszyscy grają na gitarach. Jesteście gotowi? Lecimy! Teraz podsumowując, czego nauczyłam się przez ten rok? Przede wszystkim tego, że żeby spełnić swoje marzenie, trzeba być cierpliwym, trzeba mieć wiarę, trzeba mieć siłę i nie poddawać się, kiedy coś nie wychodzi. Pomachaj, pomachaj, pomachaj. Mm-hmm.